Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś zrobimy, dawno takiego slajma u mnie na kanale nie było, a będzie to jadalny slime z pianek marshmallow, które zakupiłam, a raczej dostałam w prezencie, ponieważ były one w Lidlu na tygodniu amerykańskim, więc jeżeli jesteś zainteresowany tym odcinkiem, to koniecznie zostań tutaj, przy okazji zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na moim kanale, ponieważ codziennie pojawiają się tutaj materiały i zapraszam Cię do pracy! Robimy dziś jadalnego slajma i dzisiaj posłużą mi pianki marshmallow. Słuchajcie, te wszystkie są nadgryzione, jak widać są przepyszne i postanowiłam z nich zrobić jadalny slime. Jest on bardzo prosty, to jest bardzo prosty przepis i mam nadzieję, że Wam się spodoba i go wykorzystacie w domu. To jest super też zabawa, jeżeli na przykład odprawiacie jakieś urodzinki i chcecie się pobawić w slajmowe rzeczy ze swoimi znajomymi, rodziną i tym podobne. Pierwsze, co będziemy potrzebować, to jest talerz. Ja wzięłam taki talerz wzorzysty, żeby po prostu on mi się nie zlewał z tłem. Pianki też są białe. Więc teraz je sobie tutaj tak po prostu rozkładam. Uważajcie, żeby nie dawać w ten sposób, że jedna na drugą, ponieważ wtedy o wiele wolniej będzie się ta pianka rozpływała i może się przypalić. A jak dacie tak wszystkie obok siebie, zobaczcie, to jest naprawdę łatwiejszy sposób i wtedy macie pewność, że Wam się to uda. I w ten sposób daję wstępnie na 30 sekund do mikrofali i zaraz do Was wracam. Zanim włożycie do mikrofali te pianki, to jeszcze najważniejsze, przygotujcie sobie kolejny talerz. Tutaj już będzie on stał i cukier, puder, jeżeli chcecie, żeby ten slime był jeszcze bardziej słodki do jedzenia. Moim zdaniem możecie też użyć mąki, jeżeli chcecie załagodzić smak pianek, które już są bardzo słodkie i jeżeli po prostu lubicie łagodniejsze. Więc ja tutaj oczywiście już sobie wysypię na talerz, zanim przyjdę z rozpuszczonymi piankami i wysypię tutaj wstępnie dość sporo tego cukru pudru. Dobra, mamy to. Uważajcie na talerz, jest on bardzo cieplutki. Zobaczcie, jak one urosły, ale nie możecie ich teraz dotykać do rąk, ponieważ możecie sobie zrobić krzywdę. Ja je tak przechylę i one spadną do tego cukru pudru. I je wymieszam. No, spadajcie same. O, widzicie? Troszeczkę mi się przypaliły spod spodu, ale ja je trzymałam dłużej niż 30 sekund, tylko dlatego, że były one większe niż dotychczas, które używałam pianki. Dobra. O, to będzie ciężkie do wymieszania. Przysięgam Wam. Oj. I wszystkie pianki teraz łączymy ze sobą. Możecie w międzyczasie na to dmuchać. Cieplutkie. Etapy w jadalnym slajmie są bardzo trudne, ponieważ jako, że jest to żywność, która składa się z cukru, to bardzo, ale to bardzo klei się ona do rąk. I to jest normalne, więc naprawdę trzeba bardzo długo temu poświęcić i tak mieszać sobie, na przykład w ten sposób, jeżeli nie chcecie, żeby Wam się to przykleiło do rąk, ponieważ pamiętam, jak kiedyś pierwszy raz w życiu robiłam jadalnego slajma, no to skończyło się to dla mnie bardzo źle, a teraz zobaczcie, jest to o wiele inaczej, też się klei i jeszcze potrzebujemy dużo tutaj cukru pudru, oh no! Musicie wiedzieć, że na 100% się przy tym
pobrudzicie, ale pączek wyszedł z niego. Zobaczcie, jak się fajnie rozciąga. I rozrywa. Warto mieć tak go turlać tutaj. W tej oczywiście zaprawie z cukru pudru, ale to tylko dlatego, że jak czujecie, że on się wam klei do rąk, to od razu go tam wkładacie i zgniatacie, ponieważ słuchajcie, jak on się wam raz przyklei do rąk, to będziecie mieli taki problem ze ściągnięciem, że wam nic z tego nie zostanie. Wiem, bo już przez ten etap na początku tyle razy przechodziłam i walczyłam, że wolę was oczywiście uprzedzić i nauczyć dokładnie, jak to tutaj oczywiście wykonać. Już jesteśmy coraz bliżej. Super to wygląda, serio. Jako, że jest jadalny, to po drodze możecie go zjeść. Możecie użyć jakich chcecie pianek, moi drodzy. Naprawdę jest to świetna zabawa i zamiast tutaj cukru pudru możecie również użyć mąki. Pięknie. Moi drodzy, marshmallow, ja to zaraz zjem na 100%. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani.